Halo, halo, widzowie, kolejny odcinek Deliver Us to the Moon, odcinek czwarty, możecie zostawić lajka, komentarz, wpaść na Discorda, Twitcha i tak dalej, link macie w opisie. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę, są to pierwsze słowa, które wypowiedziałem dzisiaj. Powinna być świeża energia, natomiast muszę się chwilę otrząsnąć, bo muszę, przecież to jest prawdziwe życie, tutaj jest nagrywanie prawdziwe. Posłuchajmy, to znalazłem tutaj ojcowska dola, 7 minut po awarii. I'm not sure if this message will ever reach you. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. This message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, no, to my mamy taką misję. For your sister. To give her a chance. Okay. I to my zrobi. W sensie oni zrobi. Ludzkość zrobi. You'll do great. You'll do great things. Take care. And. I love you. Oh. I wish I said that more often. Back when you still called me dad. Goodbye, Claire. Dobra, next. Co my w ogóle mamy zrobić? Narzędzia, no dobra, jasne. Użyj jasa, aby zresetować generator i opuść obszar konserwacyjny. Tylko gdzie jakby znaleźć to? Tu jest jakaś wiadomość, jej chyba jeszcze nie czytaliśmy. Przeczytajcie sobie, bo szczerze mówiąc jesteśmy na jakieś półtora godzinach gameplaya, a mniej więcej powinniśmy być w tym momencie znaczy na godzinie gameplaya, mniej więcej znaczy oglądałem film, w którym sobie porównuję w jakim momencie jesteśmy gameplaya, tak? No i mimo tego, że gramy już, no to jest czwarty odcinek, no to myślę, że już dwie godziny, coś takiego niecałe. To jesteśmy dopiero na niecałej godzinie gameplaya, więc trzeba się tutaj widzowie pospieszyć. Możemy użyć drona, chciałbym użyć drona. Mogę użyć drona? Mogę. Witam! I coś ja mam tu zresetować gdzieś. Chyba. To już resetowaliśmy, resetowaliśmy w poprzednim odcinku, ale czy mi się to zaresetowało? Chyba tak. Idziemy tutaj. Tutaj, tu, zrobione wszystko? Chyba tak, no to co ja mam zresetować? Panowie, halo, początek odcinka, ja się już zgubiłem ze 3 razy. To coś gdzieś zresetować. Tu? Tędy? Nie, no tu zamknięte widzę. Skanuj. Baza danych. Wykres wzrostu. Katie Johnson została przywieziona na księżyc, pomimo dobrej opieki zdrowotnej, gwałtownie się pogorszyło. Pogorszyło jej się podczas jej pobytu na księżycu. Rozumiem. Nie obchodzi mnie ta Katie Johnson. O, może tutaj! I co zrobiłem? Interakcja została pod... naprawiaj. No! Idziemy dalej. Słuchamy. Still no trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what, 2 days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. Jest widzowie bardzo klimatyczna gierka. There's too many of them. These are Tombo evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombo evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombo. Pearson coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator.
Wiecie, czy mi się kojarzy bardzo ta gierka, słuchajcie? Kojarzy mi się z jedną rzeczą. Oceń stan sieci, okej. Okay. Kojarzy mi się, słuchajcie, kiedyś graliśmy w taką grę, którą nagrałem na kanał i ta gra się nazywała... Właśnie nie pamiętam, ale... Coś tam widzowie Edin Fish? Coś takiego chyba, niesamowita przygoda. The Awesome Adventure to był Kapitan Spirit, ale to jest Edin na F coś. Była taka gierka, nagraliśmy ją, ale mnie brzuch boli. Dobra, branie kreatyny na pusty żołądek to jest jakaś masakra, widzowie. Zasierżigam. To pójdzie żyk, poczekaj się. Dobra, widzowie. Szybka przerwana bułka zostało zrobione. No i co, brzuch się nie boli, elegancko jest. Mamy tutaj księżyc. Jest to tak zwany księżyc, widzowie. Takiem w porządku, myślę, to wygląda. Idziemy dalej. Gdzie my się mieliśmy dostać? A, mieliśmy ocenić stan sieci. I zielonego najmniejszego pojęcia nie mam, gdzie tak naprawdę idziemy. Przed siebie. A, widzowie, miałem w przerwie zobaczyć, słuchajcie, jak się nazywała ta gra, ale kompletnie o tym zapomniałem. What's remind of Eddie Finch? Coś takiego? Możliwe, że to. Bardzo przypomina klimatem, to jest bardzo klimatyczna gierka. Tamto też, zresztą świetna gierka, ja całkiem lubię takie gry. Dołączyliśmy do WSA, by dać naszym rodzinom nadzieję. Przybyliśmy na księżyc, by ocalić naszą ziemię, pomimo wszelkich przeciwności. Wygląda na to, że szczęście w końcu cię opuściło. Żadna gwiazda nie świeci jasniej niż twoja. Żadne serce nie było tak zdeterminowane, żaden umysł tak skupiony, ani czyja obecność nie była tak inspirująca. Ręce mi się trzęsą, gdy myślę o tym, co się stało w Tombaugu. A co się stało? Pewnie w końcu się przekonamy, co się stało. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stało. Czy tutaj jestem w stanie ocenić sieć? Komputer? Ocenić stan sieci MPT, czy tam coś? A nie, to już mamy. Ręcznie wyrównaj słupy MPT poza centrum księżycowym Copernicus. Naprawiać zasilanie do stanowiska pojazdów, aby uzyskać dostęp do powierzchni księżyca. To wy tu mi gadacie w ogóle, a po polsku? Diagnostyka. Okej. Okay. Kurczę, utnęło mi coś w zęby i mnie wkurza. Dobra. Czyli... musimy wyjść na powierzchnię jakoś. Rozumiem. No mamy otwarte, więc może tędy. Gida. Otwierać mnie to. A nie, stąd to my przyszliśmy przecież. To nie tu raczej. Jest gdzieś tutaj jeszcze otwarte coś? To nie mam wam tu baterie jakieś ogarnąć. Panowie, halo. Woda, to nie chcemy. Tu nie mogę się dostać. Tu jakieś kamiery. Na górze? O. Oglądaj. Cost, William. We're saving the species so we can start again. If this is what it takes for humanity to survive, I'll gladly take responsibility. There you are, Johansson. Without your help, this wouldn't have been possible. Isaac? This was not the agreement, you know that. We need to get the MPT back online. Be realistic, Rosa. Even if we ever manage to provide Earth with all the power it needs, what do we truly gain? More time to see oceans and deserts taking our homes. William, I've done my part. Let's just go. I'm done with this mess. You heard the man? Let's go. Outward begins. Nienawidzę, jak ktoś się utnie w zęby i się tylko wkurwia. Dobra, widzowie, problem zębowy rozwiązany. Idziemy dalej. Tu mogę? Tu jest na dół zejście. To nie chcę. Może tutaj jakoś da się wejść. Co? Ty umiesz, tak? Tam? Do dziury.
Skanowanko, skanowanko. Otwieranko, elegancko. Idziemy, widzowie, dalej. Bo ja tu chcę popchnąć fabułę, a nie biegać jak pojebany po tej sali. Tutaj? Nie mogę. Tutaj mogę. No dobra. Ło, a to co było za dźwięk? No nic, tutaj nic nie ma, to tutaj. Oglądaj. William, what the hell was that speech about? 4 minuty po awarii? A to już nie było? You can't be serious. I don't know how you plan to fix this. Nie, no było to. You better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Nie, no to było, to było na bug. We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Tego, udajemy, że to my jesteśmy. RP. Dobra, ja muszę jakoś kurwa wyjść na dwór, ręcznie wyrównaj słupy. No ale jak mam wyjść na dwór, ty? W dobrym kierunku w jakimś idę? Na razie to ja się cofam, kurczę, to nie wydaje mi się to dobry kierunek. Nie no, wątpię, żebyśmy mieli okazję stąd jakoś wyjść tędy. Prawda? Chyba prawda, widzowie. Dobra, cofanko. Zgubiłem z 200 razy, no. Tak wychwalam swoją tą orientację w terenie. A chłopie, tu 300 razy się zgubię zaraz. To otwierasz? Nie otworzysz. No dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Coś ciekawego tutaj? Więc znaleźć wyjście na zewnątrz. Nic ciekawego, widzowie. Next. Jump, jump, jump. Go, go, go. No tak nie tutaj, jak tutaj oglądaliśmy już scenkę. Kontrola techniczna, dobra, trzeba to rozegrać kurwa dobrze. Okej. Okay. Trzeba znaleźć mapę, mapę, mapę. Bezpieczeństwo i dobrobyt, mapę. Gdzieś tu musi być kurwa mapa. Żebym ja wiedział jak mam stąd wyjść. Batery załogi, mogę sobie to stanowisko dla pojazdów. Chyba, że kontrola techniczna. Chyba, że chodzi o to, że ja stąd mogę jońknąć baterię. Na przykład z kontroli technicznej. Pyk, jońk. I tutaj w zasilanie awaryjne da stanowisko dla pojazdów. No, otwierać. Jak? No tu jest napisane, doprowadź zasilanie do stanowiska pojazdów, aby uzyskać dostęp do powierzchni księżyca, widzowie. Jestem kurwa idiotą. Ale to, powinniście się przyzwyczaić, widzowie, że w tym gameplayu będziemy chodzić 20 minut. I potrzebujemy dwóch baterii, tak? Potrzebujemy do pojazdów 1 i do pojazdów 2, tak? O ile dobrze to kumam. Ale baterię mam jedną, skąd by tu kolejną zorganizować? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że musielibyśmy się cofnąć, bo tutaj nigdzie tej baterii nie widziałem. Cofanko. Najgorsze są takie słuchajcie, gameplaye do nagrywania z tego względu, że no na odcinku jednak chcemy mieć takie treść, dużo treści i jednak, że sobie coś się dzieje na tym ekranie. To by było na pewno ok do zwykłego pogrania sobie. Ale no na gameplay to fajnie by było, jakbym przez 13 minut nie biegał w kółko, tylko żeby widzowie coś też mieli z tego, nie? Że tutaj jakieś, tutaj coś się zadziało, coś wybuchło, nie? Gdzieś byśmy poszli w ciekawe miejsce. Dobra, jesteśmy tu skąd przybyliśmy. Czy tu jest jakaś bateria do jąknięcia na przykład? Brak baterii do jąknięcia, niestety. Szukamy dalej. Tutaj brak, coś się świeci jak w tych Star Warsach. Tutaj coś ciekawego. Prezent. Znalazłem tę książkę i powiem szczerze, że ci się spodoba. Przyjmij ją jako podziękowanie za wszystkie wspomnienia, które wgrałeś do mojego asy. Niech ta książka zainspiruje cię do tworzenia kolejnych wspomnień. Rozumiem. Chyba. Nie rozumiem. Dumy. Wybuchy, wybuchy. Gdzieś coś. Dymy jakieś.
magazyn, rada, bateria widzowie, no nic, jak nie znajdę baterii w ciągu tak 2 minut, to wam przerwę i idę poszukać tej baterii. Nie przypominam sobie, żeby była tutaj jakaś bateria, więc wydaje mi się, że jedną z opcji na znalezienie, pewnie rozwiązanie jest proste i ta bateria gdzieś znajduje się obok. Tylko ja biegam jak debil, bo jej nie znalazłem po prostu. Witam. Peach. O rozdrożu, o tambałgu, o ziemio, o najlepsi i najinteligentniejsi, o nowa ero. Dobra, nie wiem, kto to tłumaczył, ale myślę, że polska język tam powinien się nauczyć. Dobra, widzowie. Widzimy się, jak znajdę tą baterię, bo nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, widzowie, poszukałem, no i nie znalazłem, ale postanowiłem włożyć baterię do kwatery załogi i to jest chyba miejsce, na którego, w którym nie byliśmy, tak mi się coś wydaje, więc... I tam... Co się dzieje? Robot czerwony napierdala prądem. Niedobrze. Oj, skanowanko. Co tu się stało? Wolne miejsce. Chociaż protokół WSA surowo zabrałem fizycznego konfliktu na Księżycu, MacArthur przeciążył ograniczniki bezpieczeństwa jednostki ASET do kontroli tłumu. Wiele osób miało obawy co do niebezpiecznego napięcia w obliczu przeciążonego drona. Większość wolała uciec, niżeli walczyć. Tutaj nas nie porazi? Nie. O! Mąka wuja, jak w jakichś Transformersa. Uzyskaj ręcznie wyrównaj słupy, uzyskaj dostęp do biura ochrony. No dobra, zaraz to rozchwinimy, co tu się dzieje. Come in, Wolf. I'm at the quarters. Do you read me? Copy that, Sarah. I hear you. Anything interesting? Everything's deserted, so nothing new here. Sarah, Rolf, this is Pearson Control. Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got 2 minutes. Negative, Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator now. Negative, Control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. Evacuation procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative, Control. Control. No, guys. There's still time. I just need some help. Rolf, are you still there? O! Zabójczy robot, tak? No dobra, wolę robota niż zombie, także jest na razie jeszcze w porządku. Martwe truposze byłyby czymś bardziej przerażającym. O, ty kurwa! Co się otwierasz? Ale fajnie se tu taki mali, elegancko. Jest tu coś ciekawego? Nie ma. Ale fajnie to wygląda. Nic tu nie ma. Wszystkie drzwi się do tych krwater zamknęły, ale niektóre jednak działają. Może przebiegnijmy. Znajdziemy coś tu ciekawego. Na przykład baterie. Chociaż wątpię. Lecimy dalej. Otwierać, LSPD. Pyk. Tu? Ciekawość, coś ciekawego? Nic. Ty, to tu trochę ludzi jednak było. A, może było coś ciekawego, bo jakiś dźwięk był taki dziwny. Masz coś, Robo? A, latarka mi chyba zgasła. To jedyna ciekawa rzecz, która się stała. Dobra. Idziemy dalej. Sypialnie. Okej. Okay. Czytaj. Astronauta ląduje na opuszczonym Księżycu, gdy mężczyzna przemierza znajdujący się tam obiekt i odkrywa, dlaczego jest opustoszały, dowiaduje się również, że nie ma wyboru i musi polegać na pomocy sztucznej inteligencji o nieznanych intencjach. Jakaś książka chyba, albo komiks. No co, widzowie, chyba trochę sporo tu ludzi żyło. Dumy. Chyba trochę... Bateria! Ale musimy przejść koło kurwa robota i znać jakiś kod. To musi być kod, błąd.
No nie fajno, nie fajno. Ja bym chciał koda. Ja bym chciał kurczę koda. Czy ja tu ogarnę kod? Zawsze mi przy sobie. Gdzieś tu musi być kod. Tylko ja go jeszcze nie widzę. Może na dole. Tutaj na dole nie byliśmy. Może tutaj. Peng pong? Nie, to coś dziwnego. Wygląda trochę jak ping pong. Znaczy tenis stołowy widzowy. Nic ciekawego. Tu se spali. Pewnie ci co tu przybyli jakby nie mieli gdzie kimać. Idziemy dalej. Ja się bardzo wczułam w ogóle w takie gierki. Za każdym razem mało śmieszkuję, a dużo jakby się wczuwam w gierki. Coś tu było, jakieś interakcje, coś. Coś tu było. Przez chwilę. A, mogę zeskanować. Chyba zaraz poznamy. Łóżko piętrowe. Kompleks ta bałka ewakuowano. W nieokreślonych okolicznościach. W tym samym czasie, gdy MPT przestał działać. Mimo tego, co stało się w tym bałku, jest w nim wystarczająco miejsca, aby zapewnić tymczasowe schronienie pod czujnym okiem. Tajnym okiem. Czujnym okiem. Dobra, szukamy kodu. Kod. 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 Witam. Kod. Kodzik. Kodeł. Ma ktoś? Tutaj? Nie ma. No to nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest kurwa ten kod. Jump, jump. Znowu będę pół godziny biegał po tych miejscówach. I cały, przygotujcie się, że to będzie bardzo nuda, przygodowa seria. Oj, oj, oj. Bardzo nudna. Nie mogę znaleźć kodu. Może gdzieś tu z tyłu go przegapiłem? Nie. No to tutaj nic nie ma. Te obiekty się też aż tak nie świecą, to powoduje, że nie za bardzo też widać je wszystkie dobrze, kiedy trzeba coś zebrać, niestety. Tutaj jeszcze raz nic. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. Tutaj. Pomuję F. Nic. Tutaj nic. Tutaj nic. No to gdzie jest kod jebany? Halo! Kod! Kod! Kod widzowie! Wiedziałem, że ta gra na pół godziny, a będziemy ją z 14 godzin przechodzić. Wiedziałem, że tak będzie widzowie. Może tutaj. Dostaliśmy kolejne formalne zapytanie od Sarah Baker, głównej inżynierii stacji kosmicznej. Ciągle pyta o anulowanie zamówienia do skrzydła Orion. Bałem się, że może ktoś podejrzewać, co on zrobi. Do mnie też pisała, przestałem się z nią komunikować. Outward nie może narażać na szwank. Zajmę się nią. No i nic innego tutaj niestety widzowie nie ma, to co? Klasycznie chyba przerywam, bo co mam zrobić? Będziemy tu biegać z pół godziny, słuchajcie, jak znajdę to, co mam znaleźć, kurczę, to się widzimy, nie? Czy ja oszukuję w gierkach? Oczywiście, że tak, widzowie. Wpisuję kod, który znalazłem na necie, wyjebane, mam, będę to szukał, chłopie, pół godziny. Jaki to jeszcze raz kodzik? Dawaj mnie tu. 2032. Będzie działać? 2032. Ogarnięte, widzowie. I co teraz? Teraz, kurwa, nie zginąć chyba. O, ty się uspokój, kolego. Spokój. Dobra, mogę jakby zacząć tym gościem sterować, moim robotem? Elo, elo. A nie. Dobra, ty we mnie nie strzelasz, to robotem pójdźmy na razie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zbadajmy teren. Wyłączmy gagatka. Mogę go wyłączyć w jakiś sposób? Może tak zrobimy, co? Tak jak dla mnie, kurwa, elegancko będzie. I myk. O kurwa. Ciosnął nas, ciosnął. Trzeba odpocząć chwilę.
Dobra, no mój plan nie poszedł najbardziej zgodnie z oczekiwaniami, ale... Uspokój się. Tylko jak ja mam do niego dojść tam, ty? Nie mogę się tu kucnąć. Co ja mam zrobić? Doprowadź zasilanie do stanowiska pojazdów. A ja w ogóle to po baterię mam już, a nie się nim przejmować w sumie. O ty kurwa! Porażony widzowie. No czekałem chwilę, bo nas zmiecie z planszy zaraz. Dzień dobry, chciałby pan fotowoltaikę? Brrr, kurwo. Dobra, dawaj baterię, mamy to. Elegancko. I do stacji pojazdów. A być kopa strzela, jakbym tylko mógł w tej grze. Ale chyba nie mogę. Upuść na razie. Pokaż nam zadanie. Doprowadź zasilanie do stanowiska pojazdów. Mogę coś tu zinteraktować? Interakcja jakaś coś? Chyba nie. Bier baterię. Lecimy. Powiem wam, jeżeli to miałoby tak działać, że to wszystko by się opierało na takiej baterii, to... Jakoś kurczę, nie widzę tego za bardzo. Ta stacja kosmiczna na trzech bateriach? Coś tu chyba nie gra. A to zasilanie awaryjne w sumie. Dobra. Stanowisko kontroli pojazdów, o ile dobrze rozumiem. Dwójeczka, pyk. No i tutaj bierzemy stąd bateryjkę. I do stanowiska pojazdów numer 1. Pyk. Ty, w ogóle... Elegancko, idziemy włączyć. Szczerze mówiąc, myślałem, że pójdzie mi gorzej. Nie było najgorzej, okej? Okay? Było całkiem fajnie. Stanowisko pojazdów aktywne. Proszę otworzyć. Halo? Myślałem, widzowie, no trochę spędziłem na tym, gdzieś tutaj się zgubiłem 7 razy, ale... Jak na mnie? Kurwa, widzowie, jak na mnie? Miodzio. Lepiej byś nie mogło. Stacja kolei... Stanowisko dla pojazdów, tutaj. Otwierać. Jaka misja? Wyrównaj słup MPT. No dobra, to idę. Ja to mam z buta tam lecieć, czy jak? Chyba nie do końca, bo nie widzę tu opcji wyjścia. Chyba but to nie jest prawidłowe rozwiązanie do góry. Tutaj coś ciekawego? Nic. Tutaj nic, tutaj też nic, widzowie. Szyb wentylacyjny. Ciekawe. Nie mogę się tam dostać na razie. A robot może? Pewnie po coś stworzyli ten szyb. No, tak nie może też. To co ja mam właściwie tu zrobić? Przesunąć słup, ale to muszę jakimś samochodem, to? Pociągnij. Samochód, helikopter. Tu jest samochód. Pociągnij, pyk. Dobra. No nie no, jak? Otwieraj mi tutaj to, no. Burą chcę wyjechać. Furą chcę wyjechać. Chcę wsiąść do tej fury, mogę? Pociągnij. O, cokolwiek to daje. Halo? Mogę do tej fury jakoś wsiąść? Zamknij. Na dół. Chcę wejść do fury. Ja móc do fury, czy nie? Czy to jakoś elektrycznie się steruje? Halo, kurwa, czemu ta gra jest taka skomplikowana? Czemu w tej... Nienawidzę gier, w których muszę chodzić jak debil przez pół godziny. Tak mnie to irytuje. No i co, że ja to pociągnę? Co mi to da, oprócz tego, że nic? Kontrola techniczna ratuje życie. Fajno. Kontrola ratuje życie. Tak. Elegancko. Tylko ja bym chciał furą. To mogę furą? Tu?
O, dobra. O, wow. Dobra, już mi się podoba. Jeszcze jest ręczny, możemy driftować. Ale kurwa miodzio, otwierać to. Dobra, elegancko. Szykujcie się na 14 FPS-ów. No otwieraj. Halo? Pip, pip, pip. No kurwa. A, dobra. Gazu! Kurwa, na ręcznym. Ale muzyka, ty. To jest. To za strachajłowa muzyka jest. Będziemy, czy my będziemy przyjeżdżać kosmitów? No nie wygląda na to, żebyśmy przyjeżdżali kosmitów. I co ciekawe, karta graficzna nie płonie. Ty, rozumiecie, że tutaj karta graficzna mniej zużywa zasobów niż zużywała w środku? Przecież to jest jakieś kurwa... Przedziwne jest ta gra. Dobra! Jakie słupy mamy ogarnąć? Czy to jest słup, który ja mam ogarnąć? Wyrównaj słup. No dobra, mogę stąd wyjść? Mogę! Brak tlenu. No ta, na 2 minuty mam tlenu, luźno. To jest słup, który mam otrząsnąć, czy nie? Nie, chyba nie mam. Nie mam tu żadnej opcji. Dobra, gazu do środka. Lecimy, widzowie. Gaz, gaz, gaz. Dobra, zajebiście, ja bym chciał z górki skoczyć. Z górki, z górki. Tu jest górka. I siup. Mogło być lepiej. Ty, no które słupy ja mam ogarnąć? A, tam mam zaznaczone. Dobra, ale tu też się fajnie jeździ. Dobra, najpierw słupy. Po kolei widzowie, bo już bym ten cały księżyc zbadał najchętniej. Lepiej się zda tak śmigać po księżycu. No nie? Te furą tak jedziesz. Nic ci nie przeszkadza. Nie, no, to amortyzatory zajebiste masz, to sobie możesz skakać 102 metry, bo w końcu na księżycu jesteś. Jest totalna gituwa. O, kamień! Jump! Nudy, nudy jednak. Chciałem, że trochę widzowie przyszpanujemy. Dobra, driftem, pyk. No, na księżycu widzę, nie za bardzo da się driftować. Brak tlenu, rozumiem. Wow, jump. Ta fizyka postaci i fizyka samochodu jest średnia. No i co ja mam zrobić? Wyrównaj słup. No to, ale jak? To jest moje pytanie. Czy jeżeli skończy mi się... Jakoś musimy się tam dostać, tylko mam 2 minuty na to, halo. Ty. Ja mam pierdolność w ten słup autem? Halo. Baza, baza. A, ja mam tu wjechać do środka, dobra. Dobra, ja zwykle widzowie kombinuję za dużo. Do auta. Dobra, jest gituwa, prawda? A wjechać do środka, ta. Ja też kurwa mądry jestem. Wjechać do środka, jak to taka szczelina. Ale widzowie, co się popieści, to się zmieści. Czy coś takiego. Dobra. Co tu się dzieje, że te słupy macie kurwa krzywe na tym kosmosie? Winda. Spinaj się. A mogę tego? Nie, nie, poczekaj. Użyj mnie tego najpierw. Tu? Potrafisz? Nie potrafisz chyba. Spinaj się. Ła! Daj mi się słuchawki i super glue. Do czerepa. Klikaj. Śluza. Ostrzeżenie, brak tlenu. Widzę. Wyobraź sobie, wiesz, ten jebany licznik na tyle. Jesteśmy w stanie dość szybko zauważyć. Ty, a co jakbym w ogóle na księżycu, jakbyś skoczył z takiej wysokości? Zabiłbyś się? To jest dobre pytanie, bo w sumie to kurwa nie wiem. W sumie to widzowie, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mamy tutaj dostawę tlenu, jakbyśmy potrzebowali. Teraz gaz do góry. Czemu raz jest na zielono, a raz na czerwono?
Jak na czerwono, to więcej zużywam tlenu, jak biegnę? Chyba tak, widzowie. Chyba na to wygląda. Okej. No dobra, wezmę tlena. Dobra, to zostawimy na później. Ja bym sobie skoczył z tej góry. Tak, widzowie. Bez bym skoczył z tej góry. Tylko chyba zginiemy wtedy. Tak mi się wydaje. Co ja robię? A, ja mam teraz pierwszą perspektywę. Jo, ciek dupca. W pierwszej trochę lepiej, jeżeli chodzi o tego. Jeżeli chodzi o... takie fajne uczucie. Pierwszej, o. I imersję bardzo. Dobra, podłącz? A co ja mam podłączyć? Podłącz. A z czym ja to mam podłączyć? Czym ja żym to tego? Z czym? Z czym podłączyć? Halo? Halo, halo? Tu z tym? Nie. Z tym? Nie. Dobra, klikam F cały czas. A, z tym! Tu widzę, wiem, widzowie, bo to jest taka charakterystyczna ziarnkowaty filtr. I przez to, że jest ten ziarnkowaty filtr, to strasznie wam jakość spada. Włączone zostało? Sorry, widzowie. Ale fajny jest ten ziarnkowaty ten. Bardzo przyjemny. Dobra. Idę dalej w takim razie. Bardzo przyjemny do oka. Jakby cały czas był taki ziarnkowany, to bym nawet nie narzekał, szczerze mówiąc, w tej gierce. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Zazwyczaj na grach czy filmach średnio, ale tutaj daje takiego fajnego klimatu. Tylko później jak wrzucasz filmy, to jakoś dużo spada, bo te ziarnka nie wyrabiałem. Było w 4K, to by było ok, nie? I tam 30 000 bitrate'u czy coś. Ale jak jest w zwykłym HD i tam 15 000, to ciężko. YouTube chyba nawet nie przyjmuje tych 15 000, tylko on sobie tam przetwarza chyba na 10 czy coś. Nie wiem, do końca nie ogarniam, jaki jest maksymalny bitrate na YouTubie. A, zawsze pizją w 15. No co nie, jak tak. Dobra, myślę, że zrobimy sobie tą jeszcze jedną wieżę. Tu od razu elegancko. Ta, normalnie tyłem wjadę, widzowie. Elegancki od razu będzie wyjazd. Pyk, pyk, pyk. Patrz, kurczę, ma się prawo jazdy. Prawda? No pewnie, że się nie ma akurat. Akurat prawkę to nie mam. Ale i tak zajebiście potrafię w klawiaturę klikać. No, otwieraj. Halo? Równaj słup. No tutaj jest to, żeby on zeskanował, nie? No. No gdzie to? Dość powtarzalne, ale na szczęście tylko 2 słupy, a nie 4 albo 5, więc gituwa. 2 to ogarniemy. A mnie gardło boli, widzowie. Go. W ogóle jakbym miał tak ocenić po tych 4 odcinkach tą gierkę, wydaje się, kurczę, średnio. Szczerze mówiąc, grałem w dużo lepsze gry. Nie wiem na razie, skąd jest taka tak wysoka ocena dla tej gierki. Mi osobiście jakoś nie przypadła do gustu. Czemu? Nie wiem, bo ja bardzo lubię takie gry. Dlatego nawet mnie to dziwi, czemu. Nawet mnie to dziwi, że mi się nie podoba ta gra. Znaczy nie, że nie podoba, ale na razie no, niczym mnie zachwyciło. Jest klimatyczna, ale może już bardziej szukam w grach komputerowych, tak jak kiedyś jeszcze nagrywałem i na pewno bym docenił taką gierkę klimatyczną, to jestem o tym przekonany. Ale teraz chyba, widzowie, szukam rozrywki w grach komputerowych.
Kiedyś szukałem czegoś innego, jak byłem młodszy. Przygody właśnie. Czegoś takiego. Dzisiaj szukam chyba czystej rozrywki. Chciałbym się naparzać z kimś. Kokainum robić. To będziemy robić, widzowie, swoją drogą. Od dzisiaj jeszcze nagrywam serię z tego. Właśnie z... Kartel Tycoon. Gierka wydaje się naprawdę fajna i seria będzie chyba montowana, także elegancko powinno być. Będziemy baronem, zostaniemy widzowie baronem narkotykowym. I to jest Cox Gera, co? Tutaj się strzelam w rakiety. Okej, okay, cutscenka jakaś, wreszcie coś się dzieje ciekawego. To. A ja sobie tylko i wyłącznie przesłałem energię, tak? Resetuj zasilanie. O! A gdzie ja mam lecieć? A tam jechać. Baza. Dobra widzowie, myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobało, możecie zostawić lajka i oczywiście wpaść na inne serie. Giera jest strasznie niepoddymialska. Niepoddymialska. Nic się tu widzowie kurwa nie dzieje. Gdzie są dymy? Gdzie są dymy? To jest moje pytanie. Ostatnio zadymiarskich rzeczy szukam, a tutaj widzowie nie za bardzo są zadymiarskie rzeczy. Za bardzo klimatyczna ta gra. Lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda, mi drugi kanał vlogowy, możecie wpaść, no i na Twitcha, tam czasem streamy i co widzowie. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia widzowie.